Szanowni Państwo, zaczynamy obrady. Uprzejmie proszę o powrót na salę. Uprzejmie proszę o powrót na salę. Zaczynamy obrady. Pani dyrektor Witkowicz jest? Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o powrót na salę. Zaczynamy procedowanie od drugich czytań, których jeszcze nie zamknęliśmy. Gdzie są te drugie czytania? Szanowni Państwo, wracamy do drugich czytań. Druk numer 1430. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przed... Tak? Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, proszę o anulowanie mojej nieobecności w trakcie sprawdzania tegoż listy obecności, gdyż w tym czasie wyszedłem na rozmowę telefoniczną dla mnie ważną na zewnątrz, a nie byliśmy powiadamiani o sprawdzaniu obecności. Tak. Zaraz, to jest która? Który druk to jest? 1434. Dobrze, to zaraz zobaczmy. Uprzejmie proszę o złożenie prośby pana Durka na piśmie. Szanowni Państwo, przechodzimy do 1434 druku. To jest druk 1434. Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, chciałbym o wyjaśnienie dostać, od kiedy radni składają na piśmie wnioski o usprawiedliwienie swojej nieobecności, spóźniając się na początku sesji. W trakcie sesji, od kiedy jest przyjęty taki tryb, i chciałbym poznać wszystkie te wnioski, które do tej pory zostały złożone i które zostały osoby na tej podstawie usprawiedliwienia, ponieważ ja jestem osobą, która ustnie tutaj złożyła taki wniosek i pani przewodnicząca tego nie uwzględniła, tłumacząc właśnie, że takiego wniosku nie złożyłem, co oczywiście nie jest procedurą wymagalną. O tej procedurze dzisiaj się dopiero dowiadujemy, więc prosiłbym o wyjaśnienia w tej sprawie. Dziękuję. Złożę wyjaśnienie panu na piśmie.